Dzisiaj rozmawiamy na konferencji z wieloma przedstawicielami różnych branż, a także instytucji, bo są przedstawiciele biznesu, są przedstawiciele samorządów, są firmy technologiczne, projektanci różnych rozwiązań, ale do tych wszystkich pomysłów, jakby nie patrzeć, potrzebne są pieniądze. Najfajniejsze, najśmielsze, najbardziej oryginalne idee, aby były wcielone w życie, potrzebują funduszy. Jak wygląda realizacja startupów czy tego typu projektów, o których dzisiaj rozmawiamy na konferencji, z punktu widzenia funduszy inwestycyjnych? My szukamy przede wszystkim pomysłodawców z otwartymi głowami, z fajnymi, niestandardowymi pomysłami i próbujemy znaleźć dla tych pomysłodawców do zespołu biznesmenów, ludzi, którzy mają pasję i mogliby zająć się rozprowadzaniem tego po rynku. I mając taki duet i robiąc analizy rynku i potencjału na tego typu produkty, analizując oczywiście konkurencję, bo my tutaj możemy sobie pewne rzeczy wymyślać, a jeżeli to już jest dawno wymyślone w Stanach i opatentowane, to też nie ma co w to wchodzić, ale jeżeli jest zielone światło, wówczas inwestujemy w taki podmiot, możemy zainwestować do 1 000 000 złotych. A tutaj jesteśmy dlatego, że tutaj są ludzie, którzy wygrywali konkursy, którzy robią jakieś ciekawe rzeczy dla lokalnej społeczności. Za to dostaną pieniądze od pioniera, dostaną pieniądze też później od miasta. Jeżeli to dla nas to jest bardzo fajne, no bo w momencie, gdy rozmawiamy z takimi ludźmi, wiemy, że pracują nad czymś, co jeżeli się uda, zostanie kupione przez miasto, więc będą mieli pierwszego klienta. W wypadku startupów posiadanie chociażby jednego klienta to jest rzecz bardzo wartościowa. To już jest konkretna rekomendacja, że coś się kręci, ten biznes jakoś się kręci. Proszę powiedzieć, jakie rodzaje startupów albo jakie branże czy jakie technologie tutaj dominują dzisiaj? Co jest dzisiaj na topie? Ja sądzę, że szeroko pojęte IoT, a nas interesuje telemedycyna i IoT, więc idealne połączenie. Miałem okazję niedawno słuchać wystąpienia jednego z profesorów amerykańskich, Polaka, który był właśnie pionierem w takiej... W Nowej Zelandii. Tak, dokładnie, w Nowej Zelandii. Jeszcze pewne rozwiązania stosował w Stanach Zjednoczonych. Telemedycyna to jest coś, co chyba może zoptymalizować działania w służbie zdrowia, pewnie obniżyć koszty, pewnie dać nową jakość, pewnie dać nowe rozwiązania. Jak to wygląda z punktu widzenia inwestowania w tego typu technologie? Inwestowanie w tego typu technologie w Polsce jest dość trudne, bo w sumie rynek wbrew pozorom jest stosunkowo mały. To trzeba myśleć od razu o rozwiązaniach globalnych, a to jest o tyle trudne, że na każdym rynku są inne regulacje i są pewne obciążenia. Czasami trzeba jeszcze robić certyfikację. Proces pozyskania certyfikacji jest czasochłonny i długotrwały. Wobec tego bardzo często, jak są projekty takie, powiedzmy, telemedyczne, można zacząć od elementów lifestyle'owych i zobaczyć, jak to się przyjmie, bo jeżeli to się przyjmie i zacznie zarabiać pieniądze, wówczas można faktycznie postawić kropkę na D i pójść w kierunku typowej telemedycyny, zarejestrować to w FDA-u czy w EMA i wtedy móc po prostu świadczyć usługi telemedyczne. Dlaczego telemedycyna? Dlatego, że przy obecnym rozwoju technologii i urządzeń w sumie nie ma sensu, żeby jeden specjalista musiał zjawić się u pacjenta albo pacjent u niego. Za pomocą tych rozwiązań można to zrobić zdalnie. A co więcej, jeżeli wiemy, że pacjent ma jakieś specyficzne dolegliwości, na przykład miał jakieś problemy z sercem czy coś takiego, wówczas można go monitorować w sposób ciągły, w taki sposób, że jeżeli wyjdzie jakiś stan zagrożenia, można mu w tym momencie pomóc. Czyli dzięki temu potencjalnie jeden lekarz może opiekować się tysiącami pacjentów. I to jest przykład na to, jak zoptymalizować wydajność chociażby lekarzy, prawda? Plus personel pomocniczy, tak? Dokładnie, chodzi o całą służbę zdrowia. Czyli mówiąc tak bardzo, bardzo prostymi słowami, można odbyć wizytę lekarską, nie wychodząc z domu. Albo wręcz nie ma potrzeby jej odbywania.
Bo lekarz i tak, czy system wie, tak, co się dzieje w naszym organizmie. Odpowiednio wcześniej można zareagować i uniknąć konieczności. Właśnie to jest najważniejsze, żeby była profilaktyka, tak? Jeżeli jest odpowiednia profilaktyka, odpowiedni styl życia, wówczas wiele chorób może się nie zdarzyć. Czyli możemy unikać zagrożeń i po prostu przedłużyć sobie zdrowe i szczęśliwe życie. Tak jak mówił pana rozmówca, ludzie niebawem będą żyli nieznośnie długo. I chodzi o to, żeby żyjąc nieznośnie długo, mieli to życie na odpowiednim poziomie. A żeby mieli na odpowiednim poziomie, muszą być po prostu zdrowi. Ostatnie pytanie. Wracamy jeszcze do tematu Smart City. Tego typu rozwiązania już zaczynają w Polsce funkcjonować. Rozmawiałem z przedstawicielem Wrocławia, gdzie pewne tego typu elementy zaczynały tam działać. Czy rynek w Polsce już jest gotowy na tego typu rozwiązania, jeśli chodzi o miasta, jeśli mówimy o organizmy miejskie? Ja sądzę, że rośnie świadomość wśród rządzących miastami, że to może zoptymalizować i zmniejszyć koszty, tak? Zmniejszyć koszty jednostkowe obsługi. Wobec tego pomału ten rynek się budzi. To oczywiście nie jest taki rynek jak w Dubaju czy w Nowym Jorku, ale zaczyna. Czyli po prostu, mówiąc krótko, warto inwestować w takie rozwiązania, które jeszcze nie śniły się nam kilka czy kilkanaście lat temu. Tylko żeby nie przedobrzyć, tak? Bo mieliśmy parę takich projektów jeszcze parę lat temu i teraz nie dotrwały do dzisiejszych czasów, a teraz na pewno odniosłyby duży sukces. Także za wcześnie też. Wyprzedziły epokę. Tak, za wcześnie też nie można. Okay. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę udanych obrad i dzielenia się doświadczeniami, no i dobrych decyzji inwestycyjnych. Bardzo dziękuję.